Hej, cześć, siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego kochanego gameplayu z gry Prey, z gry osadzonej w wirtualnej czy też futurystycznej rzeczywistości na statku kosmicznym zwanym Transstar. Jak pamiętacie, w odcinku numer 10, czyli w odcinku poprzednim, dotarliśmy do takiego ekranu, coś jak sala konferencyjna, który jest odgrodzony polem siłowym. Nie do końca wiedzieliśmy, co i jak zrobić, aczkolwiek zobaczcie, tu jest taki konserwacyjny panel dostępu i bardzo możliwe, że jak tylko go otworzymy, to będziemy mogli wejść sobie tam na dół, a na dole, jak widzicie, może nie widzicie, ale on tam jest, czeka fantom, po prostu. A my możemy sobie tu wejść, tak? Sobie tu wejść. Okej, zobaczcie, tu musimy zatamować to oczywiście. Bo ja tu jakoś... Co to się dzieje? Halo? Słuchajcie, nie będę ryzykował. Zły sen. Mogę to coś... A, mam pełny ekwipunek, zobaczcie. Po zdetonowaniu uwalnia impuls elektromagnetyczny. Można nim rzucić lub przymocować go do powierzchni. Przepraszam was, jeżeli będę kaszlał, ale mamy taką sytuację, że potrzebujemy moduł recyklingowy. Ponieważ bez modułu my nic innego nie jesteśmy w stanie zrobić. Mamy pełny ekwipunek. Części zamienne. No dobra, to się wszystko przyda oczywiście, ale... Przepraszam bardzo za kaszel. Jestem jeszcze troszkę po chorobie, dlatego właśnie dość długi czas tego nie nagrywałem. Zobaczmy nasz ekwipunek, jak on wygląda. Jakieś śmieci, zobaczcie. Jest tu gdzieś przycisk upuść? Chyba nie ma. Nie, poczekajcie, zaraz to ogarniemy. X, upuść, dobra. To upuśćmy sobie takie, wiecie, takie shitowe rzeczy, nie? No, X. Upuścił, kwiatek upuść, skórkę opuść, to opuść, to opuść, to opuść, to opuść, to opuść, to opuść. Mamy jednego neuromoda, ale z jednym neuromodem to my, wiecie, niewiele zrobimy, nie? Pamiętamy, żeby wrócić sobie w to miejsce i ewentualnie właśnie zebrać te rzeczy, które on nam pokazywał. Co on wziął? Aha, to jest bomba, ładunek wybuchowy, nie? Ładunek elektromagnetyczny wyzwala olbrzymią energię, wiązkę energii elektromagnetycznej, szczególnie skuteczny przeciw robotom, wieżyczkom oraz innym urządzeniom elektrycznym. Może być rzucony lub przymocowany. Zapamiętam sobie, z całą pewnością sobie zapamiętam. To jest na szóstce, tak, dobra. Ale my wiecie, zostałem przy strzelbie, ja więcej nie potrzebuję. Jak tam nasze EQ wygląda? Mamy tu miejsce, no to czemu nie mogliśmy go wziąć? Weźmy sobie tutaj takie, wiecie, pojedyncze rzeczy. No i przydałoby się teraz, słuchajcie, wrócić do miejsca, w którym będziemy mogli to wszystko rozładować po prostu. Z tego co widzę, to pole siłowe niestety, ale nam nie pozwoli przez siebie... Co? Przez siebie przejść. Więc zwyczajnie po prostu wróćmy się do miejsca, w którym ostatnio wiedzieliśmy, co się dzieje i ogarnialiśmy w miarę, nie? Tu jest jakaś karta dostępu. Projekt fabrykacyjny, amunicja. To jest projekt do zrobienia, dobra. Będziemy pamiętać. Musimy dostać się genera... Oj. Oj. Słuchajcie, włączyłem alarm. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ojojojojojoj. Oli, przygzmocił. Zamykaj to. Przeładuj. Trochę dostałem strzała od niego, nie? Ale patrzcie, on też ma pół HP. Tylko pół. No. Ogarnąłeś, że mnie nie trafi przez te drzwi? Słuchajcie, szybki zapis. Jakby co? Leżeć. Dobra. Chyba nam się udało. Tak jest. Ziomek rozwalony. Save się nam zapisuje. Pełny ekwipunek. Nie ma takiego punktu, wiecie, żeby to wszystko strawić. Musimy wybadać, widzę, bo nic nie widzimy. Powstało wiele z technologii stacji. Sprzęt laboratoryjny, części specjalne, prototypy.
Powinniśmy być w stanie naprawić twój terminal zwierciadła, korzystając z warsztatu. Co jest? Okej, dobra. Czyli musimy uważać na te wyładowania. Lepik, lepik. Gdzie jest lepik? Musimy się uleczyć, bo zobaczcie, mamy bardzo mało życia. Nasz kombinezon też, tak jakby, wiecie, średnio daje radę. A apteczek mieliśmy dużo, to pamiętam, że apteczek było dużo. Tylko nie wiem, gdzie one były. Są tu. Tak, podjedzmy sobie raczej, bo wiecie, podjemy to będzie trochę korzystnie dla nas i dla naszego portfela, tak to nazwijmy. I tyle. Napraw to. Złącze elektryczne. Okej, okay, naprawione. Tylko co z tego? Ej, ej, halo. Nie! Nie chciałem! Weź, Boże, myślałem, że on już wybuchnie. Czego na to brakuje? Mamy lepika. Mamy tu strzelbę. Nie, lepika nie mamy. Nie, mamy lepik, działko. Teraz działa, dobra. Mamy działko, lepik już. Tak? Chyba jest dobrze, nieważne, słuchajcie. Ciśniemy dalej, bo te rozgrywki moje potem są strasznie długie. Tam się jakieś coś przemieszcza, nieważne. To sobie zniszczymy. Złącze elektryczne naprawione, ale czekajcie, co on nam mówił? Że musimy dzięki czemuś tam naprawić zwierciadło w moim pokoju, żeby dokończyć oglądanie filmu. No to w sumie ma to sens, wiecie, o co chodzi, nie? Żeby sprawdzić co i jak. Ale... No weź to, stary, to poprawia skupienie, czy coś tam wziąłeś, przyćpałeś, dobrze. To się chyba na prawym przycisku myszy robiło, dlatego że ja to bardzo często wciska... Gdzie metale gną, ogarnijcie to. Ballistic Lab. Laboratorium chemiczne w skrócie, nie? Tu coś... dmucha. Ale tu się dzieje teraz. Exterior breach detected beyond this point. Czyli jakie zagrożenie to wykryli? Tam coś lewituje, ogarnijcie. Coś się tutaj dzieje niedobrego. Karta dostępu, laboratorium balistyczne. No i bardzo się cieszę z tego powodu. Przeładuj lepika. O, ładunek recyklingowy. Coraz więcej rzeczy mamy. Musimy się wrócić i chyba coś, wiecie, poprzetwarzać. Aczkolwiek ja to zrobię sam, jak będę, wiecie, poza odcinkiem, bo szkoda waszego czasu. Chyba, że akurat będzie coś po drodze. Po wysadzeniu ładunek recyklingowy przekształca strukturę molekularną pobliskich przedmiotów w surowce wtórne. Twój uniform oferuje ograniczoną ochronę, ale nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Nie zachowanie odpowiedniej odległości, czyli on może mnie po prostu zabić, nie? Przeładuj sobie to. Mamy kartę dostępu do laboratorium balistycznego, trzeba na to uważać. To jest ten recyklingowy cały, okej. Moment, bo już widzę, pomieszałem. Klucz na jedynce. Działko na dwójce. Strzelba 3-4 i ładunki się zgadzają. Idziemy dalej. Zgaś to wszystko. Zdaję sobie sprawę, słuchajcie, kochani, że... No zgaś to! Że moje odcinki na początku nie były za bardzo atrakcyjne i po prostu były nudne, bo nie ogarniałem za bardzo, co się dzieje na planszy. Ale musicie to zrozumieć, że jak się gra bez gameplayów, bez, wiecie, takich rzeczy, które wam bardzo ułatwiają to wszystko, to jest trochę ciężkie, no. Demonstrating coś tam. Ej, to jest... Wiecie, co to jest, nie? Tu jest ten typek. Ja bym się, słuchajcie, wrócił. Wróciłbym się na to miejsce, gdzie zaczynaliśmy tą grę całą. Poszedł do modułu recyklingowego, żeby sprawdzić,
czy możemy sobie dorobić amunicji do strzelby. Zobaczcie, mamy tylko 4 pociski, a to na potwora to jest trochę mało, bo raz nie trafimy i jest po nas, nie? Także pozwólcie, że ja to zrobię. Otworzę ekwipunek, żebyście widzieli, co się zmieniło. I za chwilę się widzimy z powrotem, jak ja to wszystko pomontuję, porecyklinguję i tak dalej, i tak dalej. Także cięcie. To nam zubożało. Mianowicie przerobiłem bardzo dużo surowców, które nam nie były potrzebne na śmieci. Takie, z których później będziemy mogli coś fajnego wytworzyć. Zrobiłem sobie między innymi jedną apteczkę, mamy teraz ich 5. I dorobiłem amunicję do pistoletu tego zwykłego, tego no, broni krótkiej, nie? Nie mogłem niestety zrobić amunicji do strzelby, więc będziemy musieli ją troszkę oszczędzać. Z tego względu, że nie mam do niej projektu i nie wiem, gdzie on może być. Ale mam dla was troszkę inną wiadomość, informację, nowinkę. Mianowicie ogarnąłem, że da się wejść tędy na ten balkon. A ponieważ na tym balkonie, jak widzicie sami, jest zielony znaczek, to znaczy, że drzwi są otwarte i może tam być coś ciekawego. Na przykład właśnie trzymaj się. Na przykład właśnie jakiś projekt do strzelby, nie? No, teraz to nie spada już. Tak jest, zobaczcie, mówiłem, że da się da? Mówiłem, że da się... O! Chodź tu! To był fuks roku! Chyba nie żyje. Ale to było wejście roku teraz, nie? Jezus Maria! Dyrektor laboratorium. Mam wrażenie, że cię nie lubił. To smutne. No tak lekko mnie nie lubił. Co my tu mamy? Robert? Alice, dzięki Bogu. Nikt inny nie... Gdzie jesteś? Ukrywam się! W sali konferencyjnej! Nie mogę... Jezu! Ciągle jesteś w laboratorium? Nie mogę wyjść! Jest... Gdzie do cholery jest ochrona? Nie wiem, co się dzieje. Słuchaj, musisz je stamtąd wynosić. Idź do wind. Ktoś mówił, że będzie ewakuacja. Okej. Okay. Poczekaj. Ktoś idzie. Czyli generalnie tu się trochę działo. Mam jakąś kartę dostępu. Jorgenta Thorsteina. Zobaczmy, co to jest za karta dostępu. Neuromody, status. Kombiłatki, zaraz ich użyjemy. Czekajcie. Tu gdzieś sprawdzało się karty dostępu. Momencik. Dane? Może to jest to? Klucze. Może klucze. Nie, to są... To nie. Projekty. Cały czas brakuje nam tej jednej na amunicję do strzelby i niestety będziemy musieli ją zdobyć. Ale jak się nie uda, oczywiście, no to wiecie, będziemy tam jakoś sobie radzili bez tego. Myślę, że prędzej czy później to się znajdzie. Dobra, na razie nie mamy żadnych tutaj informacji o tym, ale gdybym nie zrobił tej amunicji do pistoletu krótkiego, to byłoby z nami ciężko. Kajuta Thorstena Jurger, coś tam. Słyszycie to? Coś się trzęsie. Coś tu się dzieje ciekawego. Ale generalnie podoba mi się w tej grze to, że na początku bałem się każdego mojego szmeru, bo byłem, wiecie, nastawiony, że to jest horror, że to będzie straszne, a teraz bijam do fantoma i go walę normalnie na pieska, nie? Dobra, walić go. Podejdźmy sobie tutaj gdzieś. Momencik. Tego chyba nie weźmiemy. To jest model Transstaru czy Express do kawy? W sumie teraz już sam nie wiem. Ale jest apteczka. A wiecie, apteczka u mnie ma to do siebie, że zawsze się przydaje, nie? Jakaś zardzewiała. Cześć, jak będziecie chcieli, to sobie po prostu zatrzymajcie i poczytajcie o tym, nie? Ja to jakby, wiecie, nie będę za bardzo się zatrzymywał przy tym, bo to szkoda czasu na gameplay. Jeżeli chcę odcinki trzymać w jakiejś tam, wiecie, normalnej formie, no to muszę robić to szybko, nie? Tego nie weźmiemy, rozumiem, dobra. Tu jakaś bajeczka była. I co było w tym miejscu? Chyba tylko ta karta i save, o. Chyba za proste byłoby to hasło. Notatka, co to jest? ESXE? ESXE. To mi pachnie trochę układem okresowym, wiecie? Może być Xenon i Estat? Poszukamy na jego tablicy układu okresowego. Oczywiście, że jest. Wiedziałem. To jest ten chemik, który we mnie siedzi, słuchajcie. ESXE. One będą gdzieś na dole, albo gdzieś, wiecie, schowane, bo to są niepopularne pierwiastki. Siedzi we mnie jeszcze chemik, kuźwa z liceum, niestety. Ale w sumie cieszę się, że chemię umiem, bo to jest przydatny przedmiot. Na pewno bardziej niż jakieś, nie wiem... Kultura albo coś. Bez obrazy oczywiście dla moich nauczycieli kultury.
Szukajmy ES-ki. ES, 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 ES. Czy co, jednak tu będzie? ES jest, zobaczcie, to jest chyba 90, tak? AXE to będzie gaz szlachetny. Tak. 90, 50, 1, 2, 3, 4. 90, 54 chyba, ale nie jestem pewien. 90, 54. No to 54, 90. Nie? Ale to o to chodzi. Aczkolwiek... Poczekajcie, weźmy sobie notatki. Suma. To chyba jest znaczek sumy, ale nie pamiętam. No bo ESkę znaleźliśmy, nie? Nie! No i zepsułem. Czekajcie, mieliśmy zooma? Gdzieś to była lornetka chyba, z tego co pamiętam. Tu są neuromody. Tu jest jakieś coś dziwne. Tu się chodziło. ESXE. To jest zagadka do rozwiązania, ale myślę, że zajmiemy się nią... O! Jesteś w drodze? Nie. Dokąd? Oktawia, nie widziałaś alarmu? Mamy przejść do punktu zbiórki. To miłe, że się o mnie martwisz, ale to nie pierwszy alarm. To jest klucz dostępu, zobaczcie. A ja muszę naprawić jeszcze te 3 przereklamowane odkurzacze, zanim skończę szychtę. Jednak ale nie. Ktoś dorzucił to... Boże, to jest coś innego, słuchajcie. Nie wygląda mi to na ćwiczenia, Oktawio. Wysyłam ci szyfr. Proszę, jak najszybciej dotrzyj do kapsuł ewakuacyjnych. To co, przeanalizujmy to jeszcze raz, na spokojnie, nie? To jest ESK i to jest, czekajcie, 99. A Xenon miał 54, no to pomyliłem kody, no to ja jestem świetny po prostu. 99, 54. Tak jest! Słuchajcie, zrobiliśmy to! Chemik jest potrzebny tak w liceum. Strzykawka PSI, naboje 9 mm, ładunek recyklingowy. Czyli nic bez czegośmy gry nie przeszli, ale na pewno się to przyda nam, nie? Dobra, PSI nie będziemy odnawiać na razie, bo to trochę nie ma sensu. Tu były gdzieś kombiłapki. Tak, użyliśmy kombiłapki. Cały kombinezon uleczony, więc mamy to z bańki. Możemy po prostu iść dalej, nie? A że to jest w sumie chyba dość kluczowa miejscówka. Bo z tego co widzę, to bez tego byłoby nam ciężko cokolwiek zrobić. To zobaczmy jeszcze sobie maile. Zajmuję na części. No, to są maile. Jeżeli przy mailu nic nie wyskakuje, to znaczy, że on nie jest ważny, nie? Najprościej mówiąc. A tu musimy sobie wejść też przy pomocy działka Lepik. A to może mam tu ścieżkę zrobić? Patrzcie, jak tak podwójnie będę strzelał, to w sumie nawet może wyjść. Nie. Dobra, to spróbujmy. Nie! Nie ta strona, ziomek! Ja, fuksem, ale doszedłem, dobra. To jest fajne w tej grze, że kurde, możecie tak łazić kompletnie inną drogą niż twórcy chcieli, a i tak się udaje coś, wiecie, wyskrobać z tej rozgrywki, nie? Tu jabłuszka jakieś, dobra, leczyć się nie musimy. Alkohol, no czym by była gra bez alkoholu? Każda gra. Dobra. Co to mamy? Sushi z unagi? Co to znaczy w ogóle? Po prostu coś wypijmy. Zobaczmy, czy mamy status na jedzenie włączony. Nie mamy aktywnych efektów, więc możemy coś zjeść. Status nam daje coś takiego, że jak się najemy, to on, będąc nasycony, czy jakoś tak to się nazywa, cały czas będzie sobie odnawiał życie, nie? To jest właśnie fajne w tym wszystkim. Czyli co, wsuniemy sobie banana. Sushi z uno to taki. Drugie też. Likieru pociągniesz też. Pociągniesz, pociągnął, kurwa. I patrzcie, status. Pełny brzuch, tak to się nazywało, przyspiesza odnawianie kondycji, o, i zdrowia. I walnąłem likierek, czyli obrażenia fizyczne, ale zmniejszona kondycja i zaburzenia wzroku, czyli po prostu się narąbał, nie? Łomie, trzęsie, synek. Czy ktoś wie, co to za miejsce? Dobra, przestało mnie trząść. Strzelba, cześć. Zbyt daleko stałem. Idzie, dawaj. Musisz podejść bliżej, ziomek. Dajesz do mnie. Ale mu wywaliłem teraz.
Plusem jest to, że go zabiłem. Minusem jest to, że kończy mi się amunicja. Ziomek, dawaj amunicję. Uszkodzony wentylator. Nie ukrywam, przydałby się tutaj ten punkt recyklingowy, w którym będziemy mogli to wszystko sobie połapać, nie? On coś miał. Napij się wody. Bo kończy nam się powoli. Nie, klucz to w sumie wyrzuć, nie chcę go. Aha, to się X-em robiło, nie? O! Mnie wystraszył! Gin! Takie małe gówno mnie uszkodziło, a Phantom nie dał rady, no tego jeszcze nie grali. Zapomniałem, że te ciuliki też tak mogą się chować przecież. Cukierki Big Bang? Ciekawe, co one robią. O, wieżyczka. Ach, nie mamy części zamiennych, niestety. No, ale w sumie dobrze. Przepraszam bardzo, jeszcze raz. Chodź. Chodź, taty! Come on, baby. Chyba padł, nie? Przeładowałem klucz. Bez kitów, wcisnąłem R-kę, żeby przeładować klucz. Materiał mineralny to się zawsze przydaje. Nowy klucz dostępu. Tadeusie, doktor Calvino nie czuje się na tyle dobrze, by zaprezentować gościom zwierciadło, dlatego muszę na dłużej opuścić laboratorium. Wszystkim się tam zająłem, ale na wszelki wypadek podsyłam klucz dostępu do mojego biura. 92525. A to nie jest ten klucz, który, wiecie, potrzebujemy, żeby dostać się tam za zwierciadłem do tego miejsca? Nawet jeśli, to i tak wam tego nie pokażę, bo musimy kończyć odcinek za chwilę. O, tu coś jest, zobaczcie. Do tego też mieliśmy klucz. 9225, no to jest to. Otwieraj. Aha, to jest to miejsce, tylko po prostu kółeczko zrobiliśmy, nie? Czyli otwieramy sobie drogę do tego, żeby to wszystko jakoś wyglądało. Materiał jakiś tam. To wszystko wzięliśmy. Tu są jakieś kosmiczne butle. Jakaś maszyneria oczywiście nam też towarzyszy, no bo jakby inaczej. Grupa testy na małą skalę zablokowane. Hakowanie mam, no to lecimy z tym. I zrobione. Easy peasy. Hakowanie jednak to jest bardzo przydatna sprawa, nie? Magazynek w warsztacie mechanicznym. I wyniki testów Lepika. No jakieś tam główienka. Okej. Z tego co widzę, to górę mamy sprawdzoną już całą. Zobaczmy sobie mapkę. To atrium w sumie można by jeszcze zrobić. I tu ono jest, nie? Tak, to jest tu miejsce. To tu, tak, tu jeszcze nie byliśmy. A co to mamy? Zobaczcie. To są kombiłatki. Tak z moich obserwacji wynika. Części zamienne. Okej. Mogłbym ją naprawić wieżyczkę, ale trochę to nie ma sensu. No i okej, i wróciliśmy do kolejnego miejsca. Ale ponieważ on teraz będzie gadał, to już nie chcemy rozpoczynać kolejnego wątku i kolejnych misji. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za to, że chcieliście oglądać moje gameplaye i mam nadzieję, że obejrzycie kolejne. Zgodnie z regulaminem, który razem ustaliliśmy, wszystko na grupie na Facebooku, do której link macie w opisie. A ja nie przedłużając, będę się z wami po prostu zwyczajnie, jak zwykły rasowy youtuber, kurwa, żegnał. Także trzymajcie się, cześć.